Tam był Gekon. Co? Tam był Gekon. Jezu, boję się. Coś widziałaś? Nie, Gekon pobiegł mi z zaplecu. Ale co pobiegł? No z zaplecu. Ale kto? Gekon. Tak, Gekon. A Gekony są luźne. Luźne. Boże, jak to był jakiś karaluch czy coś, no. Jak one się boją, no. Paweł, widzę, nie traci czasu. Co tam? Ja rozmawiałem z Oliwką, szczerze mówiąc. Co to znaczy? No, rozmawiałem o jej relacji z Jackiem i czy chciałaby ją kontynuować. Na razie powiedziała mi wstępnie, że tak. Tak dała mi do zrozumienia na ten moment. W sensie ja powiedziałem... Dała ci do zrozumienia, a nie powiedziała ci o tym? No, jednocześnie powiedziała i dała do zrozumienia, no tak to powiem. Ja nie jestem anty na to, żebyś do mnie podszedł. O, A to mnie zatkało. Z Ruchem super, wszystko fajnie, ale ja widzę, jak on tęskni za Justyną. No po prostu boli mnie gdzieś tam teksty o Justynie cały czas przy mnie na przykład, nie? To mnie kuje na to takiej samej zasadzie, jakbym była, wiesz, z typem, zaczynała z nim być i jego... I on mówi o byłej, tak. No ja wiem o co chodzi. To ja się czuję identycznie k***owo. Dla mnie na ten moment najbardziej liczy się zdanie jakby Tori, jaką ona decyzję podejmie względem Krzysia. Jeżeli Kori będzie się czuć źle z Patrykiem i będzie chciała, że gdzieś jakby to nie ma sensu, jakby dalsza relacja z nim i jakby ty ze swojej strony też będziesz otwarta na to, że gdzieś chcesz zmienić parę, to na pewno będzie taka sytuacja taka, że ja podchodzę do ciebie z immunitetem i Rosiu podchodzi do Kori. Patryk tym samym generalnie... Arrivederci robi. No, pogadamy jeszcze, dobra? Tak, pogadamy. Ja też już lecę spać. Czyli Patryk znowu jest zagrożony. To jakiś etat?